Grawitacja jest odkształceniem czasoprzestrzeni. Wiem, jest ciężko, ale potem będzie tylko łatwiej. Zaraz znowu wrócę do książki, ale teraz troszkę pogadajmy sobie o tym, dlaczego ta książka po prostu utrafiła w idealny moment mojego życia. No hej, tu P42 i dzisiaj opowiem wam o książce Nie mamy pojęcia George'a Chama i Daniela Whitesona. Za możliwość przeczytania tej książki przedpremierowo bardzo dziękuję wydawnictwu Insignis. Tutaj wam się wyświetli data premiery, ponieważ kiedy ja to nagrywam jest jeszcze długo przed premierą. Więc może ten film w ogóle jest przed premierą. Książka, która mnie totalnie zaskoczyła, zmiotła, zniszczyła i usatysfakcjonowała. I o co mi chodzi? Książka Nie mamy pojęcia to książka popularno-naukowa zupełnie inna niż wszystkie. Wiem, przy wielu książkach się mówi inna niż wszystkie, coś nowe. To jest... Usłyszymy tutaj o wszystkich pytaniach, na które ludzkość nie zna jeszcze odpowiedzi. Zobaczymy również jakby proces dążenia do znalezienia odpowiedzi na dane pytanie, takie jak: co to jest ciemna materia, co to jest przestrzeń, co to jest czas, ile jest wymiarów, co jest najbardziej podstawowym elementem materii, to jest jeden z chyba najfajniejszych rozdziałów. Chcę tym filmem trafić do osób, które nie są zafiksowane na punkcie fizyki tak jak ja, a mogą stać się. 5% wszechświata to wszystko, co znamy, zaobserwowaliśmy, zbadaliśmy, no i możemy cokolwiek na ten temat powiedzieć. 27% to jest ciemna materia, a pozostałe 68%, no czyli większość, to jest ciemna energia. Co to jest jedno, co to jest drugie, skąd wiemy dokładnie, ile czego jest we wszechświecie? Bo w ogóle pomyślcie, jak możemy wiedzieć, ile jest czegoś, czego nie znamy i nie wykryliśmy i nie zbadaliśmy? No, ta książka nam pokazuje. Ale nie tylko to. Właśnie przez to pokazywanie tej całej niewiedzy oraz, co jest w ogóle ciekawe, bo to nie jest tak tylko, że mamy pytanie i nie wiemy, ale podejrzewamy, że. To jest bardziej tak. Nie wiemy, podejrzewamy, że. Może być tak, tak, tak lub tak i jeżeli byśmy wiedzieli, to może mieć takie i takie zastosowanie. Ja zazwyczaj z książkami popularno-naukowymi spotykam się w ten sposób, że mamy tam tak naprawdę wiedzę tylko pokazaną w jakiś ciekawy sposób, a nie właśnie niewiedzę. I co powoduje tą niewiedzę, z czego ona wynika, na podstawie czego są te wszystkie domniemania. Zaraz znowu wrócę do książki, ale teraz troszkę pogadajmy sobie o tym, dlaczego ta książka po prostu utrafiła w idealny moment mojego życia ze swoją premierą, no może nie premierą, z tym, że tak, że Insignis zaproponował mi tę książkę do przeczytania. Ponieważ dla tych, co nie wiem, może są nowi na kanale, rozpocząłem studia na kierunku fizyka techniczna na Politechnice Warszawskiej. Tak? Zawsze w tych moich filmach jakoś tam dorzucam element siebie, to uznałem, że recenzja książki Nie mamy pojęcia jest dobrym miejscem, gdzie mógłbym wam po prostu jakby przedstawić moje pierwsze wrażenia i pierwsze, że tak powiem, rzeczy związane z tymi studiami oraz to, jak bardzo ten tytuł jest adekwatny. Jak ja to czytałem na uczelni, jedyna myśl, jaka nam się pojawiała, żeby stanąć z tą książką pod tablicą, załóżmy wykładu z analizy matematycznej. Tak cała grupa powinna stać i z tą książką, z tym napisem Nie mamy pojęcia. Bo trochę tak jest, jeżeli chcecie tak dosłownie w trzech słowach, jak to się studiuje fizykę. Powiem wam tak, to czego dotąd się uczyłem, to był absolutny wierzchołek góry lodowej. Ja pod kątem niektórych rzeczy związanych z matematyką czy z fizyką, no mam wrażenie, że ja się uczę pisać od nowa i liczyć od nowa. Studia są bardzo inne. Póki co, jeżeli ode mnie nie wymagają inaczej, póki są, wiecie, wykłady, ćwiczenia i no, wymagana jest obecność i uwaga, jest spoko, ale jak przyjdzie co do czego i będą kolokwia oraz sesje i to wszystko co najgorsze, mój optymizm pewnie zniknie. Aczkolwiek, no już się robi trochę trudno, no nie oszukujmy się, to jest Politechnika i to jest kierunek no taki niezbyt łatwy. To tylko to wam chciałem powiedzieć, że książka po prostu utrafiła idealnie do mojego aktualnego stanu samopoczucia oraz momentu w życiu. I co więcej, wykład na uczelni, na którym mówiliśmy o cząstkach elementarnych, pokrył się z tym, kiedy czytałem o tym w tej książce. I jak ja usłyszałem z ust mojego, tak, profesora wiedzę taką teoretyczną na temat budowy materii i tutaj w wersji, że tak powiem, tych autorów, o której jeszcze wam zaraz powiem, bo to nie jest wszystko o tej książce, co wam mogłem powiedzieć, to, że tak powiem, obraz stworzony z tej sumy, no daje mi no, zrozumienie w przypadku fizyki współczesnej, to nie jest chyba dobre słowo, ale zbliżenie się do poczucia, o czym my mówimy. Powiedziałem, że jestem na pierwszym roku studiów, powiedziałem, że jest ciężko, aczkolwiek interesująco, powiedziałem, że to się może szybko zmienić, powiedziałem, że nie mamy pojęcia i to, czego się uczy, to zupełnie nowy wszechświat, zupełnie nowy kosmos, zupełnie absolutna nowość, zupełnie coś nowego. I po raz setny powiedziałem, że bardzo lubię tę książkę. Co jeszcze tu można dodać? Coś, co może wam się nie rzuciło od razu w oczy, ale mam nadzieję, że tak. Ta książka
jest bardzo bogato ilustrowana, ale nie że zdjęcia. Mówiłem, że to nie jest zwykła książka popularno-naukowa. Rysunki, ponieważ jeden z autorów, tylko żebym nie pomylił, który, Cham, twórca znanej serii pasków komiksowych PhD, a także robotyk, to jest on, a drugi jest fizykiem cząstek elementarnych. Takie połączenie gościa, który robi komiksy, takie co trafiają do internetu, ma takie współczesne poczucie humoru plus fizyka współczesna. Musicie naprawdę chyba sprawdzić sami, bo no nie zrozumiecie, o co chodzi na przykład z Lamotornadem, o co chodzi z pierwszymi fizykami, którymi byli Uki Grug w epoce Kamienia Łupanego. Nie dowiecie się dlaczego, gdzie to jest, moja ulubiona grafika, gdzie jest moja ulubiona, jest. Dlaczego oddziaływania cząstek są bardziej skomplikowane niż argentyńska telenowela i dobra, najważniejsza rzecz. Powiedziałem, że obrazki są śmieszne, że jest ich bardzo dużo. Ilość tych grafik po prostu zachęca. No nie wiem, co tu otworzyłem na losowej stronie, żebyście po prostu wiedzieli. Hipotetyczny świat ziemniaczany. Hipotetyczny świat ziemniaczany. Ludzie, to jest fizyka w najlepszej możliwej formie, w najprzyjemniejszej możliwej formie. Teraz czas na punkt zwrotny tego filmu, punkt zwrotny tej recenzji. Jeżeli ktoś to z mojego polecenia przeczyta, mam nadzieję, że to potwierdzi, czekam na jakieś informacje od was, czy tak faktycznie jest, czy tylko ja takie wrażenie mam, to będzie sprzeczne z tym, co powiem po chwili. Poziom trudności według mnie tutaj jest bardzo dobry, bo tu nie mamy oczywistych i banalnych rzeczy. Poziom trudności cały czas jest jakby tak samo złożony, co jest super, bo w niektórych książkach, mimo że to też jest plus w tamtych książkach, ale tutaj wydaje mi się, że lepiej wyszło utrzymanie poziomu, jest tak, że zaczynamy od rzeczy bardziej podstawowych, fizyka atomowa, jądrowa i co z tego wynika do fizyki współczesnej, a tu mamy tylko i wyłącznie fizykę współczesną. No czyli coś już no, dość złożonego, trudnego, no ale słuchajcie, według mnie, tylko niech mnie ktoś poprawi, jak to przeczyta i powie, nie, Paweł, nie miałeś racji, nie lubię fizyki i nadal nie lubię fizyki, ale według mnie tak nie będzie. Tę książkę mogą przeczytać osoby właśnie niezwiązane z fizyką, bo fizyka współczesna jest tak naprawdę czymś nowym i innym i ona wymaga bardzo mało podstaw, w przypadku tej książki zwłaszcza. Nie musicie pamiętać aż tak bardzo tego wszystkiego, co było w szkole, ponieważ to jest tak naprawdę coś nowego. Tak jakbyście zaczynali uczyć się nowej nauki, nowego przedmiotu. Ja mam przynajmniej takie wrażenie w związku z fizyką współczesną w ogóle. Ja mam takie wrażenie z pójściem na studia, że idziesz na studia i uczysz się nowej fizyki, nowej matematyki, nowego przedmiotu, bo to, co było dotąd, to było takie uproszczenie. Teraz ci dopiero pokażemy, jaka może być nauka. Fascynujące i przerażające zarazem. I mam nadzieję, że najlepiej w celu polecenia tej książki sprawdzi się tutaj przykład tematu w niej omówionego, dosłownie takiego małego, ale jeżeli tego wysłuchacie, co ja wam powiem i dojdziecie do wniosku, że was to nie interesuje, to nie czytacie tej książki. Jeżeli pomyślicie, wow, to jak jest ten mem, shut up and take my money, czy słyszeliście o tegorocznej Nagrodzie Nobla? I w ogóle też jest mega sprawa, bo kiedy tutaj czytałem o właśnie falach grawitacyjnych, miałem o tym na wykładzie, i mniej więcej w tym samym czasie, kilka dni wcześniej, było właśnie powiedziane, że tak, tegoroczny Nobel z fizyki jest za odkrycie fal grawitacyjnych. W sensie wykazanie, no, zbadanie, zarejestrowanie. I w ogromnym skrócie, jak to działa. Musicie założyć, że grawitacja jest odkształceniem czasoprzestrzeni. Wiem, jest ciężko, ale potem będzie tylko łatwiej. Musicie pamiętać, że jak jakieś supermasywne ciała w kosmosie się tam poruszają, to tworzą takie fale jak na wodzie. Mamy te fale jak na wodzie. I teraz słuchajcie, bo początek jest trudny, a potem jest tylko łatwiej. To jest Ziemia, nie? I jak są fale grawitacyjne, to one działają w ten sposób. Patrzcie, to jest Ziemia. Animacja, wiem, to jest mega profesjonalne. Tyle, że to nie jest tak, że cała Ziemia faluje, jak przechodzą przez nas fale grawitacyjne, tylko to jest tak mały efekt, że ja wam tu dosłownie zacytuję z książki. Książka, mam tu zapisane, strona 106, już otwieram. To odkształcenie jest tak małe, że jak miałoby się ten kij o długości 10 do 20 mm, wiem, takie głupie określenie, że tutaj milimetrów, a tutaj 10 do 20, i to jest 10 lat świetlnych, to ta fala grawitacyjna skróciłaby ten wielki kij o 1 mm, więc rozumiecie, jak bardzo jest to. To jest tak, jeżeli by policzyć, no właśnie, to jest 20 rzędów wielkości w jedną ze stron, więc to jest tycie prawie nie do wykrycia, no więc wiecie, Nobel się należy. I teraz słuchajcie, jak oni to wykryli, bo to jest najlepsze. Jest LIGO, to jest takie obserwatorium, co się składa z dwóch takich miejsc w Stanach, chyba po dwóch końcach, jak mi się wydaje, jedno na zachodnim, drugie na wschodnim wybrzeżu. Są dwa ramiona, to jest takie L.
4 km i 4 km. I słuchajcie, bo to jest w ogóle hit, co tam się dzieje w środku. Te tunele są mierzone. To było chyba w 2016, ale nie chcę przekręcić. Te ramiona się skurczyły troszkę, czy tam wydłużyły. Rozumiecie? 4-kilometrowe tunele się... nie. Tyle przesunęły i Nobel. No ja jestem... Ja byłem pod tak ogromnym wrażeniem, czytając ten fragment, bo w ogóle wszystko, co tutaj jest pokazane, właśnie mi ten kij najbardziej jakby pokazał wszystko, tak? Kij 10 do 20 mm i 1 mm, to jest wszystko niesamowicie obrazowe i niesamowicie dobre analogie są tu zastosowane. Co wam mogę powiedzieć? Że polecam i wielkie serduszko? I mówię, jeżeli ktoś nie fizyk, tak? Bo ja... Mówiąc fizyk, nie mówię, że ktoś tak pracuje w panie i tam się zajmuje, albo w LIGO, to by było... Jak ktoś z moich widzów pracuje w LIGO, proszę o kontakt, albo może nie, bo się ze mną skontaktuje i będę chciał tam pracować i porzucę kanał. Ciężkie życie booktubera. Ostatnie zdanie. I to nie będzie spoiler, spokojnie. To jest coś super, czekajcie. Nie bibliografia, nie podziękowania, jest. Ostatni rozdział, w ogóle świetne jest to, że w tej książce ta fraza, nie mamy pojęcia, się pojawia bardzo często, ale ona za każdym razem jest takie epickie, nie mamy pojęcia. Czy pewnego dnia będziemy w stanie odpowiedzieć na takie głębokie pytanie, jak pytanie o wszechświat? No to z kontekstu wynika. Nie mamy pojęcia, ale na pewno będzie to ekscytująca podróż. Wypatruj zapowiedzi kontynuacji tej książki pod tytułem Mamy pewne pojęcie. Po co czytać książki fabularne? Jak można czytać to i bawić się równie dobrze i się uczyć i czytać to i jak na ciebie krzywo patrzą rodzice czy współstudenci, że pomoglibyśmy się uczyć, to ja mówię, ale to jest nauka. Nie, śmieję się, bo naprawdę ciężko trafić na takie książki. No nie wiem, jak macie coś takiego, to mi polecajcie, bo można czytać popularno-naukowe, żeby powiększać sobie wiedzę, ale żeby czytać coś, co cię inspiruje do działania, rozśmiesza tak, że cały tramwaj słyszał i jest takie pomysłowe i fajne. Mam nadzieję, że sięgniecie, mam nadzieję, że skomentujecie, mam nadzieję, że dacie te łapki w górę, że tyle, ile wam opowiedziałem o pierwszych wrażeniach ze studiów wam wystarczy. Może jeszcze kiedyś wrócę do tego tematu, no ale to wiecie, no muszę pochodzić, tak? Póki co jestem na kierunku, więc utrzymujmy ten stan jak najdłużej. To co? Ryzyk Fizyk P42, odkrywca i mul książkowy, czyli ja się z wami żegnam. To by było na tyle. Cześć!